Jedziemy. Witamy z parafii Matki Bożej Królowej Polski w ten niedzielny wieczór. Tym razem trochę wyjątkowo, bo... Są ważne wydarzenia. Są ważne wydarzenia, na żywo, live. Albowiem mamy czytania o życiu, o zmartwychwstaniu, jest dlatego na żywo. A nie, tak serio, to córka mi się urodziła i... Gratulacje dla mamy i ojca. Tak, dla mamy bardziej, bo mama najwięcej na się nacierpiała. Pozdrawiam małżonkę, jeśli ogląda. Tak, córka się urodziła, Łucja jej będzie na imię. Ma pięknych patronów. Oj, piękne imię. Piękne patronki. Tak, i dlatego nie mogliśmy nagrać sobie, więc to jest troszkę tak na żywioł. No, spotykamy się właśnie teraz w niedzielę wieczorem, tak, żeby porozmawiać o słowie. Ale w tych samych tutaj okopach naszych, na kanapie, z której należy zejść. To co, to przechodzimy do czytań. Czytania dzisiaj o zmartwychwstaniu, chyba wszystkie. Pierwsze czytanie z drugiej księgi machabejskiej. Jest to 7 rozdział. 7 braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotów raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat, w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Kochając Boga, tak? Konając, tak powiedział: lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą ci. Psalm 17. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz me wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem. Drugie czytanie z drugiego listu do Tesaloniczan. Bracia, sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by Słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was,
abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Prowadzi nas w Ewangelię słowa także z Apokalipsy. Jezus Chrystus jest pierworodnym wśród umarłych. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Ewangelia według świętego Łukasza z 20 rozdziału. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie. Gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No to wierzymy w ciała zmartwychwstanie? Wierzymy, bez dwóch zdań. Dzisiaj chyba jest rzeczywiście taka niedziela, gdzie właśnie Jezus chce ogrzać serca każdego z nas właśnie tą żywą nadzieją, nadzieją na zmartwychwstanie. Zresztą taka pora roku, jesień, spadające liście, początek listopada zawsze odwiedzamy. I wierzący, i niewierzący. Tak. Groby, mogiły naszych zmarłych, jakaś taka refleksja dotycząca życiu, przemijaniu, śmiertelności, sensu życia, jakoś nam towarzyszy trochę chyba z tyłu głowy. Ja myślę, że cudem jest właśnie ta nadzieja na zmartwychwstanie i to, jak się ją przeżywa, nie? Że, nie wiem, ja sobie przypominam ten czas, ten okres w moim życiu, kiedy nie żyłem blisko Boga, kiedy Go nie znałem, tak? Kiedy można powiedzieć, byłem w jakimś tam śnie, letargu, poza... Oczywiście, no, gdzieś tam jakaś wiedza o Bogu była, tak? Bo na religię się za dziecka chodziło, ale nie było doświadczenia Boga zupełnie i ja pamiętam, że wtedy powątpiewałem, nie? W sensie nie było takiego poczucia, takiej pewności właśnie tej która daje wiara, że jest życie wieczne, nie? I wtedy na śmierć się patrzyło trochę jak na bezsens. I przez to też na życie się trochę patrzyło jak na bezsens. Nie? Właściwie no tak. Życie w tym najgłębszym wymiarze miało ten posmak bezsensu, no bo się kończy, tak? Bo nie ma nic dalej. No, jasne, więc po co żyć, nie? Czy warto żyć? Po co kochać? Czy warto kochać? Czy warto szaleć? Czy warto szaleć, tak. No i kiedy spotkałem Pana, to właśnie wraz z tym spotkaniem przyszła nadzieja. To jest ciężko trochę opisać, bo to jest takie doświadczenie no właśnie tej pewności. No Święty Paweł mówi, tak, no, że jak czegoś doświadczamy, to się już tego nie spodziewamy. Tak, nie? Tak. Ale ja się spodziewam i jestem pewny tego, że dojdę. Dokładnie. Nie?
I to jest na poziomie serca, ale to jest na poziomie też umysłu, mhm. takie faktyczna pewność, że jest życie wieczne, że życie tu się nie kończy i że co więcej, nie, że nawet ciało otrzymam nowe. Mhm. Nie? Jest ta pewność. Mhm. Chociaż ona ma na imię nadzieja. Tak. No, moja historia życia i wiary jest trochę inna, bo jakoś Pan Bóg oszczędził mi takiego momentu. Jakoś we mnie, nie wiem, taka dziecięca wiara zawsze była i pamiętam, kiedy właśnie odchodzili jacyś bliscy z rodziny, to jakoś miałem, nie wiem, skąd właśnie takie poczucie, oni są w niebie, oni żyją, że jakoś tak nie umarli do końca, nie? Że, więc jakoś to, nie wiem, Pan Bóg we mnie to jakoś ocalił, czy jakoś tak, no właśnie, taką jak sięga pamięcią, to taką dziecięca moja wiara jakby w tym była już, że no właśnie, że oni żyją w Bogu, że wszystko im dobrze, że nie cierpią, nie? Nie, że już ten grób ich pochłonął i koniec i teraz jakiś bezsens i rozpacz, no ale właśnie, że żyją, że mają lepiej. No śmierć nas dotyka i to jest chociaż ten świat powiedzmy taki wirtualny, czy telewizyjny, często w nim śmierć nie funkcjonuje, tak? On często jest tak urządzony, jakby śmierci nie było. Albo ta śmierć jest przedstawiona tak atrakcyjnie, że nie ma trzeba, tak, że tak, tak w zasadzie tak, się tak, nic tak, nie kończy. Ale w życiu się tak naprawdę od śmierci nie da uciec, nie? I ona dotyka, i wszystko jedno, czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi, czy już w podeszłym wieku. No to śmierć no bliskich nam towarzyszy, mhm. nie? I czasem to są doświadczenia bardzo takie no dojmujące, poruszające. Ja mam taką znajomą, która właściwie rok po roku straciła męża, syna, nie? I została sama. No jest tych historii przeróżnych. Tak. Rok po roku, nie? Tak. I to są no... No i gdyby nie chrześcijaństwo, gdyby nie wiara, gdyby nie Chrystus, który zmartwychwstał i który tchnął w Kościół właśnie tę nadzieję zmartwychwstania, no to co? No to tylko po prostu, nie wiem, wejść w ten bezsens, nie oddać się temu. No dlatego tak, z jednej strony o takich różnych sytuacjach to mógłbym Ci więcej powiedzieć, nie? I Wam tutaj z tego doświadczenia takiego duszpasterskiego, bo rzeczywiście są przeróżne historie ludzkie. Ja sam mam takie doświadczenia też. Tak, no oczywiście. Straciliśmy dwójkę dzieci przed czasem, tata odszedł niedawno. No to ta śmierć towarzyszy, nie? Towarzyszy i zadaje ranę też. Tak. Nie? Bo śmierć jest tym takim definitywnym właśnie zranieniem miłości, nie? Bo póki osoba jest na tym świecie, nie? To ta miłość, to jest ta nić tej więzi. Taka, nie? Namacalna. Taka, nie? Namacalna. Tak. Nawet jeżeli jesteśmy daleko, nawet jeżeli się, nie wiem, kłócimy, jeżeli to jest miłość też jakaś, nie wiem, która się nawet może zgadza i w nienawiść przerodziła, dokładnie, nie? To jednak jest relacja, nie? Jak ta osoba odchodzi definitywnie z tego świata, to tej miłości jest zadawana wielka rana, nie? I dlatego też potrzebujemy no właśnie przeżyć żałobę, tak, nie? Potrzebujemy tej rozpaczy. Pojednanie się z tą sytuacją. Tak. Ale to jest prawda, nie? Że człowiek jakby czeka nawet, żeby przynajmniej się nawet pokłócić z kimś, ale właśnie już tego nie ma, nie? Aby przytulić się, albo za chwilę przyjdzie SMS od tej osoby. Nie, już nie przyjdzie. Nie? To jest ta rzeczywiście rana. No, ale właśnie, to święty Paweł w liście do Rzymian nam tam niesamowicie jakby wykłada, że my chrześcijanie to na co dzień obcujemy ze śmiercią, bo już w chrzcie zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa i umarliśmy już, więc od chwili chrztu już jesteśmy w śmierci. No właśnie, ale to nie są tylko takie... słowa. Takie słowa, taka wysoka mowa, nie? No bo my faktycznie, no i to słyszymy i w liturgii bardzo często, tak? Tak jest. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Czy właśnie w liturgii chrzcielnej, we wszystkich tych prefacjach wielkanocnych. Wielkanocnych, bo odwołują się do Chrystusa. No ale właśnie, to my w chrzcie dostaliśmy tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do życia wiecznego. Chodzi mi o to, jak my to przeżywamy na co dzień. Tak, śmierci, jakby, nie? Czy faktycznie umarliśmy, nie? Czy żyjemy tą śmiercią? Dokładnie, ta śmierć dla nas jest życiodajna też, nie? No tak, no ale właśnie to dlatego, nie? Pewnie doświadczenia spowiedzi, rekolekcji, odnawiania w sobie tego sakramentu Chrztu Świętego. No właśnie, z tą świadomością, że tak, ja potrzebuję wchodzić w śmierć, to znaczy obumierać też dla samego siebie z Chrystusem. Wchodzić to konkretne doświadczenie,
przebaczenia na przykład, proszenia o przebaczenia, okołacania się z siebie. No to jest dopiero śmierć. O, dokładnie. No, takie, przyjść i poprosić. Tak. Tak jak cię ktoś faktycznie skrzywdzi, ale w takiej poważnej materii, nie? I przebaczyć, tak, nie? Nie tylko zapomnieć, próbować zapomnieć, ale faktycznie przebaczyć, nie? Czyli w sercu pojednać się z tą drugą osobą, to jest śmierć. Tak. Bo to jest śmierć dla właśnie dla ja, dla mojej wartości, dla mojego ego, które no, musi cierpieć, krzyczy, nie? Żeby tego nie wchodzić konać w to. Musi tak, właśnie. Musi konać. I dlatego tu tylko łaska może nas w tą pociągnąć i w tym doświadczamy no, Jezusa. Nie? Rozmaite są w ogóle te sfery, w których właśnie w śmierć można w ogóle wchodzić, nie? W życiu. Jasne. Nie wiem, no w ogóle w miłości, nie? Miłość, miłość czy małżeńska, czy każda inna tak naprawdę. Tak jest, nie? Tak no, jest, tak jest. Śmierć jest czymś, można powiedzieć nawet i w pewnym sensie konstytutywnym dla tych najgłębszych, najwspanialszych, najpiękniejszych relacji, nie? Że bez umierania nie ma autentyczności w miłości na przykład. Nie? To zupełnie jakoś abstrakcyjnie brzmi, ale doświadczenie właśnie potwierdza to. Hmm. No bo generalnie istotą miłości tak jest wydać się drugiemu. Nie? Tak. Nawet w tym wymiarze wzorczym, trynitarnym, nie? Gdzie ojciec daje całego siebie synowi, syn w odpowiedzi miłości oddaje się całkowicie ojcu i właśnie w ludzkiej naturze aż po śmierć, tak, aż po wydanie, aż po oddanie swojego życia, już nie przenośnie, ale dosłownie. Nie? I to pokazuje, że właśnie no śmierć jest w pewnym sensie konstytutywna dla miłości, bo trzeba umrzeć dla siebie, żeby się dać drugiemu całkowicie. No właśnie, bo to doświadczenie takie teologiczne, Trójcy Świętej, ale też takie nasze codzienne. No, fajnie dawać się komuś w tej miłości, jak ja mam, nie wiem, na to ochotę, czas, dobre nastawienie. Jak to mi sprawia przyjemność. Dokładnie. Albo widzę, że to sprawia drugiej osobie przyjemność, ale jeżeli przychodzi wtedy, kiedy nie mam na to ochoty, żeby wysłuchać, podzielić się, przyjąć się ją w danej kondycji życia, to wtedy mnie to kosztuje. Ale wtedy właśnie rzeczywiście jest obumieranie w miłości, nie? Bardzo konkretne chyba. Dobrze, to wróćmy do czytań. A pierwsze czytanie, bo mnie zastanawia, czy za takie pierdoły, jak niejedzenie wieprzowiny, warto umierać. Bo to nie jest jedno z 10 przykazań, nie? To jest jakieś tam prawo, które no, gdzieś tam pewnie wyszło z ust Mojżesza, żeby od tej wieprzowiny się powstrzymywać, ale czy to jest naprawdę tak istotne, nie? Czy oni nie przesadzają? Jasne. Dobra prowokacja. Zapytajmy ich. Ale no myślę, bo, że nie możemy... Zapytam inaczej jeszcze, nie? Czy za wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych? No właśnie, piątek, to chciałem mówić. Nie możemy. Czy warto za to umierać? Za to nie warto umierać, nie trzeba za to umierać, dlatego że to jest zupełnie inny wymiar. Nie? Nie możemy porównać teraz na jednej szali poziomów, położyć właśnie to niejedzenie wieprzowiny Starego Testamentu, a nasz piątkowy post, że mieliśmy się pokarmów mięsnych. Absolutnie nie. Inna sprawa, że w tej wstrzemięźliwości tak naprawdę chodzi o pamięć, nie? Tam jest... Tak, nasza pamięć piątkowa właśnie. Pamięć, jest, tak. Nie? Bo generalnie przykazanie mówi Zachar, pamiętaj, nie? Zachar et hayom ha-shabbat le-kadesho. Pamiętaj na dzień szabatu, aby go uświęcić. Pamiętaj, bo że ten dzień jest inny. I dla nas to się przekłada na piątek. Pamiętaj, że piątek jest inny. Tak. Nie? Ja tego ze względu na tę śmierć Jezusa podejmij coś, nie? I my w Polsce i w niektórych krajach tak samo właśnie mamy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W innych krajach, w innych kościołach ze względu na kulturę, na tradycję na przykład jest zachęta do czynienia uczynków miłosierdzia, co do duszy, czy co do ciała. Właśnie ze względu na ten piątek. Pamiętaj, ten piątek jest wyjątkowy ze względu na to, że tutaj otrzymujesz życie. Ale nie warto umierać. No nie, chodzi tutaj o miłość. Chodzi tutaj o miłość. A tutaj, nie, w Starym Testamencie chodzi o całą przynależność do narodu wybranego, do całego prawa przymierza. To było coś, co wyróżniało tak naprawdę też Izrael na tle innych narodów, więc to nie było tylko sobie proste zjedz czy nie zjedz, nie? Ale było równoznaczne z takim wyrzeknięciem się wiary w Boga, tożsamości. Tak? Tożsamości. Tak. I religijnej, i narodowej. Dokładnie, bo to zawsze jest tak powiązane w Starym Testamencie mocno. Ale fajnie o tym, co powiedziałeś, o tym
o tym szabacie, nie? Bo tak naprawdę jakoś sobie medytując to słowo w sobotę, to uświadomię sobie, że i w pierwszym czytaniu, i w Ewangelii jest mowa o tej siódemce, o szabacie. I może to nie jest taki przypadek, wiadomo, liczba 7 w Biblii to liczba pełni, związana właśnie ze stworzeniem świata, z tym odpoczynkiem Pana Boga, z tą jakąś doskonałością stworzenia. Ale my jako chrześcijanie przecież nie świętujemy już szabatu. Mhm. Mamy nowy szabat, ale ten szabat przychodzi nie w sobotę, ale w niedzielę. To jest 8 dzień tygodnia. Mhm. A jakby to mi pokazuje, że no właśnie szukamy tej pełni i szczęścia, spełnienia, zdrowia, radości, pokoju, ale to coś, co tak naprawdę otrzymujemy w darze. Ile rzeczy możemy jakby zapracować sobie, przychodzi z życiem, przychodzi w Bożej opatrzności też, to jest siódemka. Coś, co jest jakaś pełnia, ale ja jeszcze czegoś więcej czekam, oczekuję, spodziewam się, dążę. To jest coś, co tylko może mi dać Bóg. Więc to jest ten 8 dzień, moja niedziela. To znaczy właśnie zmartwychwstanie Jezusa, które się dokonuje 8 dnia. To jest początek zupełnie wszystkiego. Zupełnie więc zmartwychwstanie, więc to jest zupełnie nowe życie, które Bóg mi podarowuje. To jest też ciekawe, nie? Że w tej Ewangelii jest tych, w tej, ta, no, w tej historyjce, w tej historyjce, którą wymyślają, żeby tutaj przyłapać, ośmieszyć w ogóle ideę, tak? No tak, no bo wiadomo, no będą się kłócić. Teraz no tak. Kto ma prawo do tej kobiety? Tak. 7 ich było. 7 z nią spało. Nie? Tak, no. Oczywiście, to jest nawiązanie pewnie też i do Tobiasza, księgi Tobiasza tam, nie? Do tej historii, No ale właśnie na szczęście Jezus jakby odpowiada, nie tak będzie w niebie. Te kategorie zupełnie nie funkcjonują. Tam będzie tak zupełnie inaczej, że nie zabierzesz ze sobą swoich konfliktów, swoich marzeń, swoich bóli, nie zabierzesz tam właśnie swoich podziałów, tam będzie coś zupełnie nowego. Więc dlatego mówi, nie będzie się żenić, ani wychodzić za mąż. Tak, nie będą się żenić, ani wychodzić za mąż, a z drugiej strony, no nie wiem, małżonkowie mogą mieć tutaj pewne obawy, jasne, nie? Opory, tak, nie? No tak. To co to znaczy, że to już nas nic nie będzie łączyć w wieczności? A przewrotnie powiem, niektórzy powiedzą, no przemęczy się te parę lat i się skończy, będzie coś nowego. Z drugiej strony Kościół w swojej mądrości nie przestał nazywać Józefa oblubieńcem Najświętszej Dziewicy Maryi. Maryja wciąż pozostaje oblubienicą też i Józefa. Dodatkowo jeszcze oblubienicą Ducha Świętego, tak, ale to pokazuje, że że to nie jest do końca tak, że te relacje nie przechodzą w wieczność. Pewnie, że tak. Przechodzą, chociaż one nie będą miały wymiaru ziemskiego małżeństwa, to jednak najpiękniejsza więź, jaką można stworzyć właśnie w małżeństwie, tak, między kobietą a mężczyzną, może znaleźć swoje spełnienie w wieczności, swoją jeszcze większą pełnią. Dokładnie. Ten ósmy swój dzień, nie? Tak. I to nie znaczy, że jeżeli Jezus mówi, że tam ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, to że tam nie będzie, że tam ta miłość nie przejdzie dalej, nie? Że nie przejdzie, że tu dzisiaj nie jest to ważne, czy wychodzisz za mąż, czy bierzesz odpowiedzialność jakoś za siebie, za drugiego. Nie, to zupełnie nie w tę stronę, no. Dokładnie. No, filozoficznie to, ja pamiętam taki jeden z moich najwspanialszych nauczycieli, profesor Grabowski opowiadał, że jest takie doświadczenie, że nawet u tych małżeństw, u tych osób, które się powtórnie żenią właśnie, czy powtórnie wychodzą za mąż, nie, z różnych powodów na tym świecie, że jednak jest ta wyjątkowość którejś z tych relacji, nie, że no tak, może być, nie, że może być i to może być miłość nawet gdzieś tam nie wiem, osób, które się pobrały w podeszłym wieku, nie? A ona może być właśnie tą. Właśnie tą, która znajdzie swoje spełnienie w wieczności, nie? Co nie znaczy, że się i pozostałych osób nie będzie kochać, nie? Z którymi się było tutaj. No właśnie, bo to jednak jest ten czas właśnie. To jest też pytanie dla tych, którzy, no nie wiem, no, żyją też w jakiejś nieuregulowanej takiej sytuacji z punktu widzenia prawa kościelnego, nie? Byli w związkach, nie? Byli w związku jednym, są w związku drugim, małżeńskim czy cywilnym, nie? Czy może i po stwierdzeniu nieważności, ale mieli to doświadczenie, tak, życia małżeńskiego, jednego i drugiego. I teraz co dalej? Co w tej wieczności z tym, nie? Począć.
Albo ktoś, kto został opuszczony, porzucony, nie? I jednak tęskni za pełnią życia i trwa na przykład w wierności, nie? Temu drugiemu. I tęskni za tą pełnią życia, tą pełnią miłości, nie? I ma nadzieję, że to jednak w wieczności znajdzie swoje spełnienie, nie? No pytanie, czy tak jest? Ha, no właśnie, co my z tą wiecznością zrobimy? No nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy. No właśnie, nie? To jest dar, który otrzymujemy właśnie od tego, który zmartwychwstał. Więc nasza, nie wiem, właśnie, znaczy wiem, nasza odpowiedzialność, nasza troska to być z Chrystusem i uczyć się żyć z Nim na co dzień i kochać braci i siostry. A resztę przyjąć. A resztę tak, dotrzymujemy resztę w darze. No bardzo mnie też poruszają te słowa Chrystusa, który się powołuje na Stary Testament, nie? I jakby próbuje logicznie udowodnić, takim ciągiem logicznym, tak, że skoro Pismo mówi, jest powiedziane, że Mojżesz mówi o Bogu, że to jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, czy Bóg się tak przedstawia, tak? Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba, to stąd wniosek, no właśnie, że i Abraham, i Izaak, i Jakub żyją, nie, dla Boga, że chociaż umarli dla ludzi, dla tego świata, to w Bogu żyją. W jaki sposób nie wiemy, ale żyją. To jest też bardzo ciekawe, bo nie ma jeszcze zmartwychwstania, tak? Nie ma jeszcze historycznego wydarzenia Chrystusa, jego stania się człowiekiem, Syna Bożego, tak, stania się człowiekiem i oddania swojego życia, żeby nam właśnie drogę do zmartwychwstania otworzyć, no bo On jest tym pierworodnym spośród umarłych, czyli pierwszym, który przeszedł ze śmierci do życia w pełni, czyli tym, który zmartwychwstał w sensie pełnym jako człowiek, nie, jako pierwszy, to tego jeszcze nie ma, a oni żyją. Co więcej, nie? Mamy tę sytuację na górze Tabor, gdzie mu się Eliasz i Mojżesz ukazują. Jasne. I rozmawiają z nim. No to gdzie oni są? Jak oni żyją? Nie? Jasne, że wizja, nie? Ale ciał nie mają jeszcze. Przynajmniej nie w tym sensie tego ostatecznego zmartwychwstania. Nie, dokładnie tak. Nie? Jest to pewnie jakieś widzenie, jakaś wizja, ale jako osoby są. Nie przestały istnieć. Ciekawe, co na to Święty Tomasz za chwilę akurat w tym momencie, ale okej. Tak. Jak nie mają ciała, czy są osobami, nie? Ale okej. Tak. No, natomiast są tą duszą, która tęskni za ciałem. No oczywiście. Nie? Ale no, są duchem, który... Nowy Testament mówi, że to są... Apokalipsa, tak? Mówi, że to są duchy tych, którzy właśnie oczekują, tak. Nie? I tęsknią. I mówią, jak długo jeszcze? Nie? Jak długo jeszcze, Panie, będziesz zwlekał? Ale na początku, nie pamiętam gdzie, ale katechizm Kościoła katolickiego mówi właśnie o co? Abraham, Izaak, Jakub, ci sprawiedliwi Starego Testamentu? Hiob. Oni są świętymi. Enoch. No. Który znikł. Tak. Był i znikł. Tak jest. No tak, są świętymi. No właśnie, ale jeszcze nie doświadczali tej pełni. Tak, chociaż nie doświadczali tej pełni, którą my mamy, ten przywilej. To, co Jezus mówi, nie? Błogosławione wasze oczy, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo wielu chciałby usłyszeć i widzieć, a wy na to patrzycie i słyszycie, nie? To jest zupełnie inny wymiar życia. No ale żyli, nie? Sam Chrystus mówi o tym łonie Abrahama, że ci, którzy odchodzili, gdzieś tam żyli w jakimś przejściowym szczęściu, można powiedzieć. No tak. W jakimś przejściowym takim stanie. Ja myślę sobie, że to są znowu takie trochę nasze kategorie, nie? No może tak. Bo jednak ta wieczność to jednak czas, przestrzeń, to zupełnie coś innego niż co znamy tu. Coś innego, ale czas jest. No bo czas jest miarą zmiany, nie? Tak. I jest to przejście od właśnie pewnej niepełni do pełni wciąż, nie? Tak. No, oczekujemy tego ostatecznego zmartwychwstania, nie? A nawet tam, nawet w tym zmartwychwstaniu, no ja sobie tak wyobrażam, nie? No skoro będę miał nowe ciało, jakiekolwiek ono by nie było, nie? Upodobnione do tego chwalebnego ciała jest. Chrystusa, który się jednak ukazywał w tym już ciele, nie? Chwalebnym, no to będę mógł ruszyć ręką w tę czy w tamtą stronę, będę mógł pewnie zrobić wiele innych rzeczy, których nie jestem w stanie zrobić teraz,
Ale to znaczy, że czas jest, no bo jest miara zmiany, nie? Tak. Mogę ruszyć ręką i będzie to przed ruszeniem ręką i po. Pewnie na mnie jednej harfie z Dawidem zagrasz. A właśnie. No, bo te właściwości ciała zmartwychwstałego, one muszą być niezwykłe, nie? Bo weźmy sobie na przykład Matkę Pana, nie? Która się potrafi objawiać w wielu różnych postaciach, nie? I jako Indianka, i jako Murzynka, i jako Polka, choć czarna Madonna, nie? I w różnych epokach, i w jednocześnie wielu osobom, nie? Inaczej. To ciało chwalebne, oczywiście to też są, to jest też widzenie, nie? To jest też ten, tu trzeba wziąć tą poprawkę na to, co my tak naprawdę widzimy z tamtego świata, nie? Ale jednak, ona potrafi być dostępna w swoim zmartwychwstałym ciele, nie? Dla wielu, nie? Jednocześnie. To jest niezwykłe. Nie? To jest nasza percepcja oczywiście, a z drugiej strony to coś, co mówi ta konstytucja o Słowie Bożym, Dei Verbum, soborowanie, że Bóg ma w sobie tyle pokory, że uniża się jakby do naszej możliwości komunikacji, percepcji, tak, nie? Cały czas jakby szuka tej naszej komunikacji z nami, dlatego znajduje takie drogi, żeby przemówić do nas, rozmawiać, być z nami. No i właśnie, ja bym też dalej odwołał się właśnie do tego Jezusowego wezwania, tego objawienia się Boga Mojżeszowi, Bogiem Izaaka, Bogiem Abrahama, Bogiem Jakuba, że no właśnie takim gwarantem tego wiecznego życia i to nie jakiegoś tam i nie to, że coś tam jest po drugiej stronie, tylko że jest ktoś, kto na nas czeka, no właśnie jest sam Pan Bóg, że Pan Bóg jest tym gwarantem no, życia wiecznego, dlatego że ten Bóg jest tak kochający, że objawiając swoje imię Mojżeszowi, nie daje mu jakiegoś konkretnego imienia. Jasne, jestem, który jestem. To jest to imię. To mówi, że jestem, tu zawsze, stały, jestem. Od początku do końca, właśnie bez końca, bez początku. Ale mówi, jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. To znaczy, dla mnie to mówi mi to, że nie wierzymy w jakiegoś Boga abstrakcyjnego, tylko Boga, który jest w takiej konkretnej historii życia tych ludzi. I też jest moim też Bogiem, więc jest ten Bóg, który jest, więc należy do mnie. Kogo czego? Jestem Bogiem Twoim. To właśnie, jakby ta miłość do mnie, tego Boga, jakby Jego nawet samego określa. To jest niesamowita Jego, nie wiem, pokora, bliskość, właśnie miłość. No więc jakby Bóg nie mógł przestać mnie podtrzymywać w życiu i nie dawać mi życia wiecznego także. Tak. Skoro chce się podzielić ze mną aż tak swoim szczęściem, że jakby traci wręcz samego siebie, żeby określać tego, kim on jest, mówi, ja jestem twoim. Tak, jestem twoim. No. No, dla mnie jest to bardzo jakoś takie no, urzekające. Tak, tak. To tutaj właśnie nawiążę do tego pytania, co by Tomasz powiedział o sobie, nie? Bez ciała. Ja pamiętam, że ja się o to mocno pokłóciłem kiedyś z księdzem Kaczkowskim. Bo on właśnie wychodził z takiego filozoficznego stanowiska, no, że o osobie nie można mówić, jak nie ma tej funkcji osoby, tak? Jak nie ma jeszcze rozwiniętego umysłu, nie? Okay. Serca, które by potrafiło kochać, nie? To jest kwestia filozoficzna, nie? Mocno, ale właśnie teologicznie, nie? Osoba jest wtedy, kiedy jest w relacji już, nie? Tak. Dlatego ja potrafię kochać moje dziecko, choć jeszcze jest pojedynczą komórką, albo podwójną komórką, nie? Malutkim zarodkiem. Dlatego, że to dziecko jako osobę, jako człowieka ustanawia moja relacja do niego. Tak. Nie? A to jest z kolei fundowane właśnie tą relacją Boga do mnie. Nie? Bóg powołuje do życia człowieka, powołuje do życia osobę właśnie przez to, że wchodzi w relację, tak jest. Nie? Osobistą, że właśnie staje się moim, twoim Bogiem. Nie? Tak, racja mojego dlatego, życia jest on. Dokładnie. Nie? I to jest najgłębsza podstawa w ogóle bycia osobą. Nie? Tak. I tak zresztą teologia mówi, nie? Że osoby to są relacje w Bogu. Nie? To są relacje. To jest właśnie bycie ojcem dla syna, bycie synem dla ojca, bycie duchem tchniętym przez obu. Nie? Pozostającym w relacji do obu, nie? Do ojca i syna. I tak samo my, nie? Dlatego właśnie, nie? I to jest ten najgłębszy fundament bycia osobą, to jest w ogóle najgłębszy fundament tych wszystkich potem kwestii moralnych, nie? Które często ludzie pytają, nie? A dlaczego tak się Kościół upiera na przykład przy tym zakazie aborcji, nie? No nie dlatego, że powiedzmy, jakby Kościół rozumie pewnie to, że no,
że jest różnica, powiedzmy, no, nie wiem, w... No, że nie cierpi, tak? Zarodek, który jest usuwany, że on nie cierpi, no bo jeszcze nie ma uczuć, nie? Jeszcze nie ma uczuć, nie? Ale pozostaje w relacji do swoich rodziców i pozostaje w relacji do Boga, który stworzył. I dlatego Bóg z taką stanowczością mówi, ja daję życie i ja jeden odbieram. Tak jest. Nie? Właśnie dlatego, że to jest moje, nie? To nie jest tylko no właśnie, jasne, mój brzuch, nie? Tak, i ten, tak, tak. Tylko to jest... To należy do Boga, mhm. nie? I to jest ta najgłębsza podstawa. I to czyni człowieka, to czyni tak. osobę. Mhm. I w tym się może rozwijać nieustannie, no, aż i, w pełni do niej. I właśnie, wie. I właśnie, i dlatego, nie? Bo jest już powołany do zmartwychwstania, tak jest, bo tak jest powołany do wieczności. Od samego początku. Od samego początku. Od, no właśnie, to od jest... tej decyzji, nie? Tak. No, to jest od tego znowu. Początku. No właśnie, bo Pan Bóg, no ja to mówię tak, nie? Że no, Pan Bóg się nie bawi nami, naszym życiem. Tak czasem jak my znudzimy się kimś, nas zrani, zostawimy kogoś, zdradzimy, obrazimy się, a Pan Bóg się tak z nami nie bawi, nie igra. On do końca bierze za nas odpowiedzialność i dlatego nawet odrzucany, cierpiący, ale jest przy nas. Do końca. No, to no co? I co? Święty Paweł? Święty Paweł. Zachęca nas, myślę, co? Dzisiaj. Święty Paweł nas zachęca. Przypomina o tej wierności Boga, że on nas umacnia i strzeże od złego. No ale właśnie zachęca nas do tego, byśmy trwali to, co nam po prostu Bóg objawia, co nam mówi. Mm. Tutaj też jest ten moment zmartwychwstania, nie? Kiedy mówi właśnie, że udzielił nam wiecznego pocieszenia. Tak to jest. Pocieszenie, które nam Chrystus, czy Bóg w Chrystusie udzielił, jest wieczne już. Mm-hmm. I ono właśnie nas umacnia, ono nas... Mm-hmm. Interesujące jest też to wezwanie Pawła, żeby się tesaloniczanie modlili o to, żeby Słowo Boże się rozszerzało w innych miejscach. Mm-hmm. Nie? Że jakby to od nas też zależy, w jakim stopniu Słowo Boże będzie docierało do serc ludzkich. Nie? Że, tak. że to nie jest taki automat, nie? Że ma, tak. oto mamy dobrego głosiciela, kaznodzieję i to już wystarczy. Tak, nie? Tak, tak. To w tę stronę, ale też i w drugą myślę sobie, no właśnie, jak ma być widoczna nasza wiara w zmartwychwstanie, że ja zmartwychwstanę. Ja myślę właśnie to, że patrząc w niebo, a nie odrywając nóg, stóp od ziemi, no właśnie ze względu na to niebo podejmuje pewne decyzje właśnie, że no chociażby, o właśnie, przebaczam, przyproszę o przebaczenie, wiem, że stracę, mogę stracić, mogę być różnie w tym momencie potraktowany przez kogoś, nie mam gwarancji, ale robię to ze względu właśnie na to przyszłe życie, że ja chcę uczyć się być osobą, uczyć się w relacji, właśnie kochać. Nie? Bo wierzę, że właśnie to jest moja droga. Przejścia przez tę bramę śmierci, by przejść na drugi brzeg życia. Zachęcamy wszystkich do komentowania, do polubienia i w profilu na Facebooku i parafii Królewskich Dziedzińców, i profilu na YouTubie i parafii i Królewskich Dziedzińców, i też do tego, żeby może właśnie się podzielić tym słowem z kimś innym, może zaproponować obejrzenie. To może być nasz udział w rozszerzaniu się słowa, w ewangelizacji. I co? Się żegnamy chyba, co? Tym razem jesteśmy tutaj na żywo, więc ja tu muszę trochę poklikać. Kliknij, ale idziemy. Idziemy.